W niedzielę 7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe, w których mieszkańcy Częstochowy wybierali swoich przedstawicieli do Sejmiku Województwa Śląskiego, do Rady Miasta, a także głosowali na kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta miasta. W tych ostatnich, w pierwszej turze, zwyciężył obecny prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Drugą ilość głosów zdobyła Monika Pochorecka z Prawa i Sprawiedliwości. Wybory pozostały jednak nierozstrzygnięte, gdyż żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% głosów, co oznacza, że dojdzie do drugiej tury wyborów, która odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. W wyborach do Rady Miasta 9 radnych wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, 7 będzie mieć Platforma Obywatelska, 6 Lewica, 2 Trzecia Droga, a 1 mandat przypadł Komitetowi Wspólnie dla Częstochowy.